Witamy Was bardzo serdecznie. Czas podsumować Grand Prix Meksyku. Zgadza się. Przechodzimy do najciekawszych wydarzeń ostatniego Grand Prix. To jest intro. DM Sports. Dobrze, panie Mrówka. Co tam się działo? Dobra, ja może będę trochę bardziej oprowadzającym po tym weekendzie, bo trochę tak. Więcej czasu spędziłem na tym, co się działo w ostatnim czasie w Meksyku. I zaczniemy od kwalifikacji, bo po treningach, które świetnie ułożyły się dla Red Bulla, klarowaliśmy sobie pozycję, że jednak gdzieś Max z przodu był zdecydowanie najszybszy. Potem walka Perez-Hamilton-Bottas, gdzieś to się tak zakręci. No i pierwsza sesja kwalifikacyjna, Lance Stroll zjeżdża, dziękujemy temu panu. Ostatnie miejsce też, no, widać, że niekoniecznie był najwolniejszy w tych treningach, ale no, wypadek trochę też podsumował jego pierwszą część weekendu, moim zdaniem. No, bo powiem tak, no tutaj tak szczerze, no jeżeli chodzi o treningi, to tak mniej zwróciłem uwagę, bo zazwyczaj zaczynam od kwalifikacji, więc przejdźmy do kwalifikacji może i będzie najlepiej, bo jednak tam się trochę już nam podziało, bo i pojawiła się czerwona flaga i też jakby nie wszystko potoczyło się tak, jak na przykład chciałby Red Bull. Tak, zgadza się, bo... I jeszcze tylko jedno powiem, dawno nie widziałem tak zadowolonego Toto Wolffa po kwalifikacjach. No, tu miał powody zdecydowanie do tego, bo kiedy mówimy o tym, że ten bolid u Red Bulli jest szybszy i to czuje się, że jest szybszy czy to na prostych, czy to też na tych zakrętach w ostatniej fazie okrążenia, no to już mówimy sobie, że będzie ciężko, że Lewis jest wysokiej klasy zawodnikiem razem z Walterim, ale mogą mieć ciężko te, czy to pole position, czy też to drugie miejsce. Tymczasem klaruje nam się taka sytuacja, że na 5 ostatnich minut przed zakończeniem kwalifikacji Lewis Hamilton jest drugi tuż za Walterim Bottasem, za nimi Max Verstappen i Sergio Perez. No i mówimy, że no to pewnie będzie atak na tą ostatnią szansę. Ostatnie podejście. Tak, zgadza się. I już początek widać, że ten pierwszy sektor, czy to Perez, czy to Verstappen, trochę wolniejsi. Nie dali rady wyprzedzić, zrobić rekordu w pierwszym sektorze. No było trochę tej straty, tam około 0,4 i chyba Max miał prawie 0,2, nie? Tak, no i wpadamy do sektoru drugiego, gdzie chyba to był właśnie Pierre Gasly, na pewno zawodnik Alfa Tauri. Nie poradził sobie chyba w zakręcie numer 7 albo 8 gdzieś, tak mi się wydaje. Wypadł poza tor, przez co kiedy już ten kurz opadał po tym całym zajściu, Sergio Perez był trochę zdezorientowany całą sytuacją i również nie poradził sobie w tym zakręcie. Musiał trochę zjechać do bocznej strefy i jadący za nimi, bo oni się tak ustawili Hondy w rządzie, że tak powiem, i jadący za nimi Max Verstappen również, no akurat on jako chyba, tak szczerze mówiąc, najlepiej wyszedł z tej sytuacji, tylko był mega zdezorientowany, no bo nie ukrywajmy, widzisz, że jadą przed tobą dwa samochody od twoich tak naprawdę współpracowników i nagle widzisz, że oba są gdzieś na poboczu, jest dym i trochę tak, wiadomo, przehamowujesz, starasz się skupić reakcję na tym, żeby jak najlepiej z tego wyjść i Max na tym sekundę stracił. Tak, no i na tym stracili, nie poprawili się po prostu w tym ostatnim, jakby tej ostatniej szansie, ostatnim okrążeniu. I co? No i przechodzimy tak naprawdę do tego, co się działo w wyścigu. Możemy jedynie przytoczyć tam pierwszą dziesiątkę i tyle. Powiedz nam, co tam startowało z tych pierwszych pól. Dobrze. Pierwsze Bottas, Hamilton, dalej Verstappen, Perez, Gasly, później Sainz, Ricardo, Leclerc oraz Tsunoda z Norrisem. Tak. Dalej już myślę, że tak mniej istotne, tym bardziej, że już później oni też byli przerzucani na te dalsze pozycje w związku z tą nową jednostką. No i co? No i zaczniemy po prostu od startu, no bo od czego tutaj innego zacząć? I no nie był to wymarzony start jakby Mercedesów, bo chociaż w teorii Hamilton znowu wystartował najlepiej, potem był Max Verstappen, to chyba taka taktyka była, żeby jakby Mercedesy zablokowały środek, żeby nie wcisnął się ani Max, ani właśnie Perez. No i w teorii no, to miało szansę, ale jednak Bottas zostawia dużo miejsca z lewej strony i Max dość szybko przesuwa się na pierwszą pozycję.
Hamilton, nie wiem, czy w końcu radzi sobie, chyba sobie poradził pod koniec, jakby tego przy pierwszym zakręcie poradził sobie w końcu z Bottasem, ale Daniel Ricciardo stwierdził, nie ma tak dobrze, dawno nie było safety cara w ogóle, co Tak. ciekawe, bo dawno żadnego wyścigu nie było safety carem. Mówi, nie, tak nie będzie i bum, w tył tam, żyw tył, prawą tylnią oponę właśnie uderza swoim McLarenem w Bottasika, Bottas zrobi piruet, ten traci skrzydło, no i na początku mamy żółtą flagę, dojeżdżamy jakby w tej kolejności. W ogóle Perez tam stwierdził, że on to nam pierdzieli tą szykanę, jedzie na wprost i pojechał To po śmiesznie trawie. wyglądało w ogóle. Tam chyba jeszcze zanim pojechał też, nie wiem czy nie, Carlos Sainz, tak jakoś śmiesznie, No, ale... no ale no, wypadł po prostu gdzieś centralnie obok Hamiltona. Hamilton chyba był w ogóle w szoku, przepuścił oczywiście Hamiltona. I no mieliśmy sytuację, w której Max jest pierwszy, drugi jest Hamilton, za nim jest właśnie Checo i dalej to już nam się tam układa jakby. Tak, ale to też tak, moim zdaniem ta sytuacja bardzo podobnie wyglądała do tego, co często potrafi robić Hamilton z Red Bullami, czyli jadą tak blisko już do tej wewnętrznej i jest odbicie takie lekkie do lewej, cyk, uderzamy w tył i jest piruecik w tym wypadku. Dobrze, że to były niskie prędkości, bo to było takie docięcie do tej szykany, zwolnili i dopiero wtedy już był odczuć obrót, bo jakby to było z większą szybkością, no to myślę, że Valtteri Bottas by gdzieś już bliżej tego zielonego pasa No jeszcze wylądował. mógłby ktoś wtedy w niego po prostu uderzyć. Co ciekawe, prawie udało ci się przewidzieć, co się wydarzy, bo mówię właśnie, żeby tam Czeko leciał i atakował Hamiltona, w razie czego, żeby Hamilton się obrócił, a tu jednak kto inny, kogo innego zaatakował, ale jakby sytuacja opisana przez ciebie praktycznie się wydarzyła. Tak, no może nie taką klątwę rzuciłem jak trzeba, Tak. aczkolwiek no, mamy to zdarzenie, też jeszcze co warto można I odnotować. no. Yuki Tsunoda, który tam też jechał w tym środku tak naprawdę stawki, tam już później gdzieś tam zaczęli wbijać. Nie wiem, czy właśnie nie został gdzieś uderzony przez jednego z zawodników McLarena, ktoś go tam lekko No, szturchnął ale on właśnie. potem jakby on wysiadł chyba, a potem jeszcze dojechał. W ogóle tam jakaś taka dziwna Bo tam było sytuacja. tak, że on dostał rykoszetem od kogoś, tak go podbiło niczym Verstappena, wylądował i wyszedł z auta po prostu. No, wyszedł z auta, a potem nie wiem, czy właśnie, bo widziałem, że on tam w stawce jeszcze chwilę był. No, wiemy, że też Mick tam ucierpiał i Tak. też odpadł na pierwszym kółku. Mieliśmy safety car. W ogóle to, co się wydarzyło na pierwszym kółku klasycznie było najciekawszym, jeżeli chodzi o cały wyścig, bo potem tak naprawdę wchodziła już tylko taktyka, jak to pojechać i jakby Red Bull, myślę, zrobił to w miarę dobrze, chociaż nie wiem, czy trochę po prostu Perez się nie podpalił i zmarnował trochę szansę. No bo tak naprawdę co nam się działo po tym safety carze? No w sumie nie za dużo, Takie myślę warto odnotowania, nie? Mhm. jeśli już, to te boksy Bostasa, które nie były udane, Ojej, no to masakra to się bo wydarzyło. Valtteri Bottas chyba zjeżdżał trzykrotnie do pit stopu, z czego dwa razy to były wyniki powyżej 4 sekund. No Tak, to i jedna też chyba 11, tak? Kiedy tam tak. zapaliła się w ogóle ten Tak, no hamulec. to jest flashback, myślę, z tego, co się wydarzyło w Monaku, jak dobrze pamiętam. Chyba tak. No, to taka adekwatnie dosyć podobna sytuacja. Tutaj chociaż Valtteri ruszył, mimo wszystko no, punktu mu to nie dało. I też, no ja tak może nie nakładam nacisku, nie nakładam nacisku, ale no, ten Perez się tak pomału zbliża do tego Bottasa. Już takie 20 punktów tam widziałem zostało, więc to nie jest aż taka Nie, nie. wysoka bariera. Tak, 20, chyba Tak. 20, chyba tak, bo pamiętam, że tam właśnie bardzo blisko się zrobiło i no może być tak, że go wyprzedzi w ogóle przez to, co robi Mercedes. Co prawda już może nie jakoś wiele wyścigów nam zostało, ale jeszcze naprawdę parę fajnych Grand Prix. Teraz w końcu mamy sytuację, kiedy mamy parę pod rząd, bo tego nam brakowało. I w końcu coś się dzieje, że tak powiem. Co jeszcze możemy powiedzieć? Tak naprawdę to, co działo się taktycznie, no bo niby tam Mercedes taktycznie ciekawie zagrał, no bo ściągnął Hamiltona i dał te twarde opony i rzeczywiście Hamilton na początku zaczął tam odrabiać, trochę odrobił, ale Red Bull fajnie to pokminił, bo mówi, dobra, to zostań sobie Perez jeszcze trochę właśnie na mediumach, pojedź trochę, zobaczymy jak to będzie, mówi, że spoko, opony się trzymają i tak dalej. W tym czasie jeszcze Max zdążył zjechać, oczywiście tam znalazł się na drugiej jakby lokacie i właśnie dochodzi do tego boksu, też bardzo dobre boksy, jeżeli chodzi o Red Bulla kolejny raz, chociaż teraz już trzeba jakby robić to ręcznie, przyciskać ten przycisk. No i dopiero zaczęła nam się ta akcja, kiedy no naprawdę tam sekundy na okrążenie połykał Perez.
Tak, no ale to też wynika z tego, jaka była, że na tak mówisz, taktyka, bo to dzięki temu, że Max Verstappen no, był niczym piorun, bo mimo tego, że Lewis zjechał jako pierwszy do pit stopu, co tak w teorii daje ci jakąś taką, jeżeli ten pit stop jest udany, a był udany, chyba trzeba to powiedzieć. Tak, no 2 i 3 chyba, coś takiego. Tak, no to daje ci taką lekką przewagę, że możesz gdzieś nadrobić, bo szybciej zjeżdżasz, nadrabiasz oponami i możesz gdzieś te parę sekund złapać. Tymczasem Max, pomimo tego, że zjechał później chyba o jakieś 5 albo 7 okrążeń, no to miał 9-sekundową przewagę nad Lewisem. To też sporo mówi, jak był szybki. Perez to też charakterystyka tego zawodnika. Długo wytrzymywał na tych oponach, bo Umie to dbać. tak, zgadza się. Cały czas mówił, że opony są w porządku, możemy jechać dalej. I tak przejechał chyba 40-45 okrążeń, coś w okolicach, jak Lando Norris, pamiętam. No, dość długo się utrzymał no i to było dość ciekawe, nie? Szkoda potem, że jakby gonił tego Hamiltona, jednak zbliżył się już na mniej niż sekundę, nie udało się wyprzedzić. Potem jakby było takie trochę uspokojenie tej sytuacji, odpuszczenie, zrobiło się około 2 sekund straty. No i potem pod koniec, na tych ostatnich okrążeniach jeszcze zaatakował, no niestety to nie wyszło w sumie, bo zabrakło po prostu tam 2, 3 okrążeń i może wtedy mielibyśmy inne podium. Tak, też tam ta sprawa dublowania jednak, bo tam chyba wyprzedzany był Ocon albo Latifi, no i to dało taką chwilę Hamiltonowi, gdzie Sergio się przemęczył, jakąś sekundę stracił, przez to Lewis poczuł trochę wiatru w żagle, odjechał na te 2, 2,5 sekundy i Perez już na dwóch ostatnich okrążeniach postanowił, że Cisnął. ciśnie, ciśnie, ale no myślę, że jednego, może dwóch okrążeń zabrakło. No tak, no i to tyle się działo. Tam Max jechał swój wyścig. Myślę, że też fajne było to, że Borowczyk komentował wyścig, bo jednak jest to klasa sama w sobie, jak słuchasz tego jego potężnego głosu w F1. Nie ujmując nic oczywiście na przykład Filipowi Kapicy, bo na przykład Filip Kapica i Borowczyk to myślę byłby spoko duet, bo jednak Michał Soku tak średnio, w sensie on naprawdę mega wiedza i tak dalej, ale przy komentowaniu nie wiem, czy trochę więcej dynamiki by nie było potrzeba. Nie wiem, jakie masz odczucia. Czy masz w ogóle, czy zwracasz na to uwagę, nie? Bo każdy jakby inaczej podchodzi. Powiem tak, ja myślę, że Borowczyk jest na takie wyścigi jak Monza, takie Monaco, czyli takie Klasyki. charakterystyczne dla F1. Natomiast gdzie będziemy się przemieszczać, jak załóżmy po Belgii, Francji, też do Rosji, tak jak ostatnio było, no to ja bym stawiał na duet z Filipem Kapicą i drugim Soku. z Sokołem, zgadza się. Nie chcę imienia powiedzieć, chyba Michał, ale nie jestem pewny. No, także, no okej, no rozumiem to, nie? Ale no wiesz, no jakby mi chodzi o to, że za dzieciaka, jak się oglądało po prostu w Polsacie jeszcze otwartym F1, to po prostu ten głos wybrzmiewał i masz go, nie? No pamiętasz, jak to było i kształtowałeś się wtedy przy F1, teraz jest trochę inaczej i logiczne, że to Wyobraź się sobie zmieni. Roberta Kubicę, który przyjeżdża, wybiera pozycję numer 1. No, jeszcze patrzysz na to BMW, nie? To też tak, no, to czasy po prostu, nie? Się pozmieniały, ale myślę, że są to fajne smaczki, kiedy jest ta szansa. Teraz patrząc na to, że to jest ostatni sezon prawdopodobnie właśnie w Eleven, szkoda. I zobaczymy, kto tam zostanie zatrudniony właśnie w Viaplay. Bo to myślę, może być ciekawy Może duet. Borowczyk też pomyśli o przenosinach. zobaczymy, jak to będzie No mają wyglądało. tam jeszcze, bo i też inny wyścig był w ogóle w Bahrajnie rozgrywany chyba w tym samym czasie jakiejś serii, nie wiem jakiej, bo przez przypadek przełączyłem, jak sprawdzałem też mecz Interu właśnie. Okej. No Czy my mamy coś to. jeszcze takiego do wybrania? Na pewno mamy do wybrania najlepszego, najgorszego kierowcę. I tyle. Czy coś jeszcze będziemy tam? Jakieś wolne wnioski? No Myślę, tak. że fajny obrazek papy Pereza seniora, kiedy podłączył się do Maxa Verstappena i do Sergio Pereza, swojego syna, z tego cieszenia się tej duetu na podium, jak trzymali meksykańską flagę, taki dosyć przyjemny obrazek, kiedy się na to patrzy. No i nie wiem, czy zwróciłeś, jaką miał, nie wiem, czy to była maska, czy chusta, nie wiem, czy widziałeś tam z Rolls-Royce'a. Nie, nie spojrzałem. To ciekawa sprawa i właśnie tam było komentowane i pytanie ciekawe, czy ma tam u siebie A, Rolls-Royce'a. no to też Perez zaprosił na te kije, więc to myślę, że różnie może być później po tym całym wydarzeniu. F1, później mogą się gdzieś udać na jakieś mocniejsze trunki, kto wie. Tak jest. No jeszcze trochę wyścigów jest. Na szczęście mamy w końcu jakby to, że mamy co tydzień, tak? Bo tutaj to też tak właśnie się dzisiaj zastanawiałem, że w sumie dobrze, że nie mamy jakby cały czas co tydzień, tylko są te przerwy, bo po prostu by nam się to przejadło jak piłka, bo w pewnym momencie jest takie przesycenie. Ja chyba miałem przed pandemią właśnie miałem takie przesycenie meczami, nie? Że
za dużo tego, że cały czas coś, nie? Tak fajnie było właśnie, Mistrzostwa Europy były fajne pod tym względem, że dużo tych meczów było, ale miałeś je skupione tak i fajnie się to oglądało, bo tu wyniki, coś tam wpisywałeś, jeszcze my robiliśmy te pierwsze podcasty, to też tak było fajnie, ale no, był taki przesyt w pewnym momencie, a to F1 myślę, że jest właśnie tak fajnie, że jest regularnie, ale że nie ma przesytu, nie? Jasno, rozumiem. Coś chciałem. Teraz Brazylia. Szkoda, że nie ma Felipe Massy, bo to był taki A był dodatkowy na smaczek. wyścigu w Meksyku, był pokazywany, Tak. także też sobie tam popatrzył, jak chłopaki jeżdżą. Też prezes Masi przy tym zdarzeniu z Lance'em Strollem, co ciekawe, sam przyszedł na tor, żeby pomóc sprzątać i kontrolować bariery, także... Bo nie wiem, ile on się utrzyma na posadzie, ale przecież tam różne rzeczy mogą się dziać. Okej, A my przejdźmy najlepszy i może do... najgorszy kierowca. Kogo byś postawił? No, No może i... najpierw na najgorszym jednak. Najgorszy, mówisz? Nie chciałbym stawiać Bottasa, bo to nie była jego wina jednak przy tym, co się stało na początku. Nie, Swoją drogą, jak długo Ricardo się broni w tej sytuacji, to też. wiesz co, właśnie tak myślę, czy by go nie dać jako tego najgorszego, bo jednak spowodował tą kolizję, potem nie mógł się w ogóle przebić z tego, co się działo na dole. Chyba bym postawił na Daniela Ricardo, bo nikt jakoś tak nie wpasował się. Nawet Mazepin żadnych spinów nie robił, żeby go tam gdzieś wsadzić. Nie kojarzę nikogo, kto jakoś by tak, nie wiem, przydzbanił, coś tak popsuł, że jakoś zapamiętałbym go. Ricardo bym postawił najgorszy. Masz kogoś, kto tak. No, na pewno minusik dla Ricardo za to zachowanie podczas tego pierwszego okrążenia. Ogólnie myślę, że Lando Norris trochę więcej od niego oczekiwałem, bo to jest zawodnik, który się bije o tę trzecią, czwartą Ma bez pozycję. szału McLaren tutaj, nie? Tak, no to nie był jego tydzień, jego weekend, tak bym to Ja bym powiedział, podsumował. że Ferrari na przykład zaskoczyło trochę, bo nie Tak. spodziewaliśmy się, że aż tak dobrze będzie tutaj na tym torze. Specyficzne, no bo i położenie miejsca, tak? I to ciśnienie, nieciśnienie, a inne różne rzeczy. No Też po i... pit stopie był taki moment Luisa, gdzie że Leclerc się wbił przed Hamiltona, ale tam już później poszła dyrektywa, że box, box i już później Leclerc był dalej. Tak, no dobra, no to teraz powiedz nam, kto ten najlepszy. Top of the top. Najlepszy? Myślę, że mimo wszystko Max Verstappen, no bo to jakie nadał tempo, też tym bardziej, że nie było takiego kierowcy, który gdzieś naskoczył wiele pozycji moim zdaniem, ani takiego, który się przemyślał. Myślałbym nad Perezem, gdyby wyprzedził ostatecznie Hamiltona. Nie udało mu się to, ale ostatecznie myślę, że to chociaż też Pierre Gasly, myślę, to dosyć fajnie zawody przejechał, czwarta pozycja, solidnie, ale Max po prostu był wczoraj w innym świecie i nieosiągalny, myślę. Okej, okay, no to ja bym właśnie postawił na Gasly'ego, bo jednak utrzymujesz to czwarte miejsce jakby przez cały wyścig, nikt ci nie przeszkodził, nikt ci tego nie zabrał, utrzymałeś to, nie pozwoliłeś, żeby ktoś się do ciebie zbliżył, jesteś jednak zawodnikiem na lepszy samochód, jak widać, chociaż ten samochód tak naprawdę Alfa Tauri jest mega dobry w tym sezonie. I doceniłbym go, że jednak utrzymał to, wytrzymał presję. Widać, że potrafi jeździć i rzeczywiście jestem ciekawy, jak to będzie za 2 sezony, kiedy będzie właśnie to można takie trochę porównanie, nie? Gasly, Perez i kto jak wypada. I jeszcze bym dodał taką trzecią kategorię, jakby ekipa weekendu, coś w tym stylu. Ja bym na przykład tutaj postawił na Alfa Romeo, bo myślę, że to była spoko wyniki zrobili w tym wyścigu, bo obaj dość wysoko i obaj nie dali sobie tak łatwo zabierać pozycji. Okej, okay. No to ja postawię na Ferrari, bo może nie, że ponad wyrost, jeżeli chodzi o wynik, ale nie spodziewałem się, że będą tak konkurencyjni, jeżeli chodzi o te piąte, siódme miejsce. Okej, spoko. No i to chyba tyle. Tak, no możemy jeszcze sobie tutaj Tak, podsumować tabelki. zaraz, jak to wygląda u nas w tych tabelach, czyli tym rozkładzie kierowców oraz konstruktorów. Tak jest. Już szukam zdjęcia, bo specjalnie Jak odnotowałem to, zawsze w aplikacji od razu na drugi dzień zaktualizowany, jak to więc. wygląda. Chcesz przedstawić kierowców, czy może konstruktorów? Mogę konstruktorów. Jak masz kierowców, to Dobra. musiałeś z kierowcami. Dobra, to może najpierw ty przedstaw konstruktorów. Ja ci Dobra, tutaj dobra, dobra. przybliżę. Powinno być wszystko dobrze widać. Jeśli nie, to postaram Wszystko się. widać. I co? O, dobra, od dołu, bo to tylko 10 jest. Także co? Haas Ferrari na ostatnim miejscu 0 punktów. Obstawiam, że 0 punktów. Okej. Alfa Romeo Racing Orlen tu powinno być. Nie wiem, czy jest Ferrari, co zawałki są robione, ale okej, 11 punktów. 8 miejsce Williams, 23 punkty. No, jak wiemy, to jest dzięki temu fake wyścigowi w ogóle na Spa, bo tak załapali tam punktów. Oh no, Louis, I'm stuck. Can you help me? Okej.
Dobra, siódme miejsce Aston Martin. Tutaj mamy 68 punktów. Na szóstym miejscu plasuje się Alfa Tauri Honda, czyli to jest 106 punktów. Nad nimi jest w ogóle Alpine, który ma tyle samo punktów, też 106. No i teraz już wchodzimy na takie grube ryby, czyli McLaren, Mercedes. McLaren, Mercedes to w ogóle brzmi jak te lata 2010-2012, kiedy to była potęga, nie? Jeszcze ten czerwono-srebrny bolid, no to były piękne czasy. 255 punktów. Trzecie miejsce Ferrari, 268,5 punkta. Dalej jest Red Bull Racing Honda, 477,5 punkta. No i pierwsze miejsce Mercedes, 478,5 punkta, więc w ogóle tutaj zbliżyli się na właśnie ten jeden punkt. I to jest szok, bo szczerze nie spodziewalibyśmy się tego przed wyścigiem, że to może się tak blisko zrobić. Nie, no ja już tak w połowie tego sezonu mówiłem, że dobra, tam już Uciekają. jest tam już jest taka przewaga, że przy duecie, jaki posiada Mercedes, no to jest nie do odrobienia, raczej to jakiś kataklizm musiałby zacząć dziać, No żeby jest. to. No i właśnie mamy taki kataklizm, bo kilka razy Valtteri Bottas sobie nie poradził, gdzieś były stałe stawki, Perez nadrabiał, no i mamy te bardzo blisko. Wiesz co, to dlatego popatrzmy sobie na ostatnie wyścigi, gdzie mamy cały czas jakby dwa Red Bulle na podium, no to i się zbierają te punkty. Dobra, jedziesz z Okej, kierowcami. pora na kierowców. Ja przedstawię może tylko tą kluczową dziesiątkę, bo to Tak, jednak bo nie ma co grzebać tam w tych zawodnikach, którzy nie ten... kwalifikują się zazwyczaj do Tutaj pierwszej wszystko, dziesiątki. tutaj jedynie mogliśmy, nie wiem, Hasa nie czytać, Williamsa Tak. z moich, ale już lepiej wszystkich. Dobra. Miejsce numer 10, Fernando Alonso, 60 punktów. Dalej Pierre Gasly, to trochę jestem zdziwiony, że akurat Pierre jest dopiero na 9 pozycji, 86 punktów. Ósmy jest Daniel Ricciardo, 105 punktów. Siódmy Carlos Sainz, 130,5 punkta. Szósty Charles Leclerc, 138 punktów. Piąty Lando Norris, 150 punktów. Czwarty Sergio Perez, 165 punktów. Trzeci Valtteri Bottas, 185 punktów. I największy duet z przodu, drugi jest Lewis Hamilton, 293,5 punkta. I Max Verstappen, pierwszy 112, 312,5 punkta. Jak popsuł. Czuję się, jakbym komentował skoki i podsumowywał wszystkich zawodników. A propos skoków, już jesteśmy bardzo Oj, blisko. tak, będą skoki. Proszę Państwa, Kamil Stoch, jakie tu mamy noty? Mamy noty i skrajna 19,5. odpada. Ale naprawdę, teraz za 2 tygodnie, już w okolicach 20 któregoś Miazga. listopada, będziecie mieli nas chyba dość, bo będą aż 3 odcinki z piłki, ze skoków narciarskich, które się już. To będzie inauguracyjny pierwszy odcinek nasz ze skoków narciarskich oraz Formuła 1, która będzie również jeździć, jak Będzie dobrze pamiętam. wesoło. No więc po prostu szykujcie się na to, że będziecie nas codziennie widzieć gdzieś na tabletach, na telefonach, na Właśnie jest laptopach. tym ciekawy, jak to zrobimy, bo nawet nie wiem, czy nie puścić załóżmy dwóch materiałów w jeden dzień i potem na przykład drugi w ten następny, nie? Żeby tak było trochę rozbite. No bo myślę, że puszczanie, nie wiem, tam 10, 15, 18, to nie wiem, czy nie byłoby za dużo w jeden dzień, ale to już Maraton jak u Freeze. trzeba by zobaczyć, jak łapie to algorytm. I to tyle. Tak, ale tak może narzućmy coś ciekawego, inicjatywę dla widzów. Oho. Możecie śmiało proponować też kategorie na skoki, jakie byście To chcieli wrzucimy jeszcze zobaczyć. takiego posta chyba na Instagrama i gdzieś tam na Twitterka, żeby właśnie coś podrzucać w komentarzach, nie? Tak. Żeby tam aktywność trochę ruszyła bardziej. Zgadza się. Więc to będzie chyba na tyle, jeżeli chodzi o odcinek poświęcony stricte Formule 1. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Zachęcamy Was do zajrzenia na nasze sociale, na Instagrama, na Twittera. Link jest oczywiście poniżej w opisie. Zachęcamy również na odwiedzenie drugiego kanału, DM Cooking, gdzie próbujemy, smakujemy, testujemy. Tak jest. Na razie dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już w następnym tygodniu. Cześć.